Halo, halo, cześć, tu wasze ulubione masło. Słuchajcie, taki film dzisiaj z ręki, bo w sumie to nagrywam go dlatego, że może ktoś z was będzie mi w stanie pomóc. Mianowicie, jak już widzieliście po tytule, przepraszam, T420 umarł. Stwierdzam zgon, bo umarł. I słuchajcie, po prostu mam taki jeden problem i nie wiem, może ktoś z was miał takie coś i może coś mi podpowie. Generalnie laptop nie wstaje i daje sygnał dźwiękowy. Sygnał, który dam wam posłuchać teraz. Tylko czekajcie, podepnę go do prądu. Jak widzicie, rozbebeszyłem go całego, by znaleźć usterkę. I teraz ja przybliżę go bliżej, żebyście słyszeli. Generalnie nic się nie wyświetla na ekranie, ale słychać tylko... O, nawet nie wstał teraz. Super. No, jak słyszeliście, daje taki sygnał dźwiękowy 1, 3, 3, 1. I po prostu... Z tego, co wyczytałem na różnych tajniackich forach internetowych, to jest jakiś problem z RAM-em. I generalnie, no, próbowałem w dwa różne sloty, różne ramy, różne kombinacje z ramami, bez ramów. I generalnie komputer zachowuje się tak samo bez ramów, jak i z ramami. Po prostu nie wiem, co może być przyczyną, jeżeli ktoś z was miał taki problem. No jak widzicie, no rozbebeszyłem całego tego laptopa, no jakieś tam podstawy, powiedzmy, debugowania mam we krwi. No ale po prostu już nie bardzo mam pomysł. Z tego, co ludzie pisali na forach, to niby jest jakiś problem z pamięcią, ale no nie wiem, no wyciągnąłem pamięć i z pamięcią, bez pamięci zachowuje się po prostu tak samo. I no nie bardzo mam pomysł, co mogę z tym zrobić. Jeżeli ktoś z was miał podobny problem albo ma znajomego, który miał tego laptopa i może miał taki problem czy coś, jakbyście mogli zapytać, podesłać czy coś, byłbym naprawdę bardzo wdzięczny, no bo już po prostu to jest trochę taki akt desperacji, bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co mogę z tym zrobić. Próbowałem przeczyścić też sloty ramów powietrzem. No jeżeli ktoś z was ma jakieś newsy, to naprawdę bardzo bym prosił, żebyście dali znać w komentarzach. No i w sumie to tyle. W środę będzie filmik, albo koło środy. Tu macie taką zajawkę. No, także w środę będzie sztos, no a tymczasem, no nie wiem, zabieram się do czegoś. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc i każdą chęć pomocy, albo chociaż kondolencje. Na razie, pa.